Conchita. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wręczył odznaczenia państwowe kombatantom i osobom pielęgnującym pamięć o żołnierzach wyklętych. Dziś przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Prezydent Polski Andrzej Duda, zwracając się do odznaczonych, dziękował im za przywracanie pamięci o żołnierzach niezłomnych. Odznaczenia, ordery mają wymiar symboliczny, ale chciałbym, aby ta dzisiejsza uroczystość, tak jak i inne podobne, była odbierana jako oddanie hołdu całym pokoleniom. Tych, którzy walczyli, tych, którzy cierpieli i tych, którzy pamiętają. Pamiętają przez duże P. Budowniczym pamięci. Tym, którzy wobec tej głucho milczącej historii nie bali się głośno krzyczeć i dzięki którym dziś pamięć o żołnierzach niezłomnych jest tak żywa. Głos zabrała także Zofia Obtułowicz-Pilecka, córka pułkownika Witolda Pileckiego. Dzisiaj powinniśmy dziękować im za to, że poprzez ich walkę dzisiaj jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj musimy tylko bardzo dobrze pracować, bardzo dobrze się uczyć, żeby Polska mogła być wspaniała, żeby mogła być atrakcyjna dla całego świata. Bo takiej historii, jaką ma Polska, nie ma żaden kraj na świecie. Uroczystości związane z Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych odbywają się w całym kraju. Główne obchody zostały zorganizowane w Warszawie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych parlament ustanowił w 2011 roku. Biegłym udało się pozyskać dane z rejestratora auta premier Beaty Szydło, które uległo zniszczeniu w wyniku uderzenia w drzewo. Obecnie trwa analiza tych danych, które mają posłużyć do rekonstrukcji wydarzeń, powiedział prokurator Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Do momentu zabezpieczenia tych informacji, tych danych na potrzeby prowadzonego śledztwa trwa ich analiza przez biegły, zespoły biegłych powołanych przez prokuratorów, zwłaszcza przez biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia profesora Zena w Krakowie, którego zadaniem jest opracowanie kompleksowej rekonstrukcji przebiegu wypadku. Dane, które wczoraj na potrzeby śledztwa zabezpieczone, będą bardzo ważną podstawą dla wydania tej opinii. Biegłym udostępniane są wszystkie materiały dowodowe tej sprawy dla potrzeb opinii. Biegli otrzymają komplet protokołów zewnątrz badanych przez wszystkich świadków. Do tej pory prokuratorzy przesłuchali blisko 50 osób. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto premier, które następnie uderzyło w drzewo. Poszkodowani zostali premier, szef jej ochrony, lżejsze obrażenia miał kierowca limuzyny. Sebastian K. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Od dziś wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie może być mniejsza niż 1000 zł brutto. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie będzie mniejsza niż 750 zł brutto. Wzrosną też renty socjalne do 840 zł, czyli blisko 99 zł miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne do 1040 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że najniższe świadczenia nie pozwalały na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Ta emerytura wzrośnie do 1000. Takich emerytów będzie 140 tysięcy ZUS-u i 350 tysięcy emerytowanych rolników. To jest jednak znacząca podwyżka do 1000 zł, ale trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić warunek stażu. Dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Rosną też świadczenia tytułu renty z częściowej niezdolności do pracy i tu wzrost jest o ponad 73 zł i renty socjalne, które wzrosną o ponad 98 zł.
Podwyżki nie ominą także pozostałych prawie 9 milionów emerytów i rencistów pobierających zaświadczenia z ZUS i KRUS i zakładów emerytalnych MON i MSW. W tym roku rząd zdecydował się na mieszany model waloryzacji, tzw. kwotowo-procentowe. W przypadku najniższych świadczeń podwyżka wynikająca z takiej waloryzacji wzrośnie o 10 zł. Do wszystkich odbiorców świadczeń ZUS prześlę stosowne informacje o zmianach związanych z waloryzacją świadczeń i podwyższeniem wypłaconych kwot. Polska będzie domagała się wyjaśnienia Komisji Europejskiej w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, a w razie potrzeby zaskarży decyzję, powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Szef resortu odniósł się w ten sposób do przyjętego wczoraj przez państwa Unii Europejskiej stanowiska. Polska w grupie 9 krajów Unii Europejskiej wyraziła sprzeciw, ale nie udało się zablokować prac. Zgodnie z obowiązującym nicejskim systemem głosowania, liczba ta powinna wystarczyć do utworzenia mniejszości blokującej. Mimo to prezydencja maltańska przeforsowała przyjęcie stanowiska. Sprawy proceduralne budziły wiele wątpliwości nie tylko u nas, ale także wśród innych państw, podkreślił minister Jan Szyszko. To jest pewna kwestia sporna, dlatego że mieliśmy mniejszość blokującą i według obowiązujących przepisów to stanowisko zostało zablokowane. Natomiast doszło do kuriozalnej interpretacji, a mianowicie tego rodzaju, że wtedy, kiedy będzie to stanowisko przekazywane i dyskutowane z Parlamentem Europejskim, będą obowiązywały już inne zasady głosowania związane z traktatem nicejskim. A więc tu w tej sprawie poprosimy o wyjaśnienie Komisji Europejskiej, prawników i w razie czego tą decyzję postaramy się zaskarżyć. Uzgodnione przez państwa członkowskie stanowisko przewiduje, że od 2021 roku liczba uprawnień do emisji będzie spadała rocznie o 2,2%. Dla Polski będzie to oznaczać wyższe rachunki za energię elektryczną. Unijny system pozwoleń na emisję CO2 to jedno z głównych narzędzi, które mają pomóc Unii Europejskiej ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40% w roku 2030. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 4 do 8 stopni, jedynie na południu lokalnie do 10 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany w zachodniej połowie i w rejonach górskich porywisty południowo-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 987 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Piękno w świecie kultury to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.30, a także druga część rozmów o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pan profesor Marek Dyrzewski. Piękno w świecie kultury. Uwaga, słuchacze i przyjaciele Radia Maria z Krakowa i okolic. Otóż 1 marca, pierwsza środa miesiąca, o godzinie 18 msza święta i spotkanie z panem inżynierem doktorem Antonim Ziębą. Wykład Aktualne zadania świeckich w dziele obrony życia. Po wykładzie spotkanie w Salce. Zapraszam o godzinie 18, oczywiście msza święta, a jest to kościół świętego Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Zaprasza ksiądz proboszcz, prałat, profesor, ksiądz Jan Machniak. I oczywiście my was wszystkich też bardzo serdecznie zapraszamy. Organizujcie się. Bądźmy razem. Nawet popatrzmy, kto jest w nas. Ucieszmy się razem. I tak będziemy mocniejsi, będziemy mądrzejsi i będziemy mieli silniejszego ducha. Zapraszamy Kraków, Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Najbliższa środa, godzina 18. Kościół świętego Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13 zapraszam na audycję aktualności dnia. Ogódź się. Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radny słuchaczy. Panie ministrze, mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać na temat emisji, pozwoleń na emisję CO2. Jakie będzie to miało skutki po tej debacie, po tym namyśle, który był podejmowany w Unii Europejskiej, w parlamencie. No ale wczoraj wiem, że pan minister spotkał się, było spotkanie ministrów środowiska Europy. Jak pan ocenia to, co stało się, bo Polska będzie domagała się wyjaśnień Komisji Europejskiej w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. W razie potrzeby zaskarży decyzję, tak pan minister powiedział. Co to znaczy dla nas? Tak, rzeczywiście wczoraj Rada Europy ministrów środowiska trwała bardzo długo, była bardzo intensywna i była zdominowana przez wypracowanie stanowiska, jako Rada Ministrów Środowiska przyjąć w stosunku do założeń dyrektywy odnośnie europejskiego systemu handlu emisjami. I tak jak ojciec powiedział, parlament przyjął takie swoje stanowisko w tej sprawie, zaostrzając to i całkowicie odchodząc do porozumienia paryskiego, które zostało wynegocjowane w końcu 2015 roku. I tam chcę powiedzieć, że postanowieniem paryskim było powiedziane tak, że każdy z państw ma uczestniczyć w, o to, które ratyfikuje oczywiście porozumienie paryskie, ma uczestniczyć na bazie dobrowolności i z poszanowaniem swojej specyfiki gospodarczej i że głównym celem w ogóle porozumienia paryskiego klimatycznej jest to, aby dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Mają do tego dwa pola działania, a mianowicie z jednej strony redukcja emisji, a więc innowacyjność, nowe technologie spalania, nowe źródła energii, bardziej efektywne, a z drugiej strony wykorzystywanie dwutlenku węgla do regeneracji środowiska przyrodniczego, do regeneracji gleb zniszczonych, do regeneracji lasów i dosadzenia tych lasów, po to, żeby była lepsza woda, żeby było lepsze powietrze, żeby chronić bioróżnorodność, żeby gleby bardziej produkowały albo więcej i lepszą żywność, żeby produkowały, a w związku z tym, żeby również walczyć z głodem i walczyć ze zjawiskiem migracji. I to jest porozumienie paryskie. Natomiast
Komisja Europejska w swojej w ogóle działalności, również w ramach tak zwanej polityki klimatycznej wypuszczonej przez UN z Kioto, tylko i wyłącznie skupiła się na redukcji emisji i to jeszcze szczególnie w sześciu działach produkcji, a mianowicie w produkcji energii elektrycznej, ciepła, papieru, szkła, cementu i stali. I tu Komisja Europejska chce no, jakby rządzić twardą ręką i dawać równocześnie limity emisji. Ja wielokrotnie o tym mówię. To jest bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki, gdyż polska gospodarka, szczególnie polska energetyka, oparte jest o nasz no, taki skarb narodowy, jakim jest węgiel kamienny. I tego węgla kamiennego mamy bardzo dużo, czyli prawie 90% całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o węgiel, to tego węgla znajduje się na terenie Polski. I tu mamy rozwinięty przemysł, technologie związane właśnie z tym nośnikiem energii. Chcę również powiedzieć, że Polska to jest kraj sukcesu, ogromnego sukcesu, który dokonał, miał dokonać redukcji emisji na poziomie 6%, dokonał na 32%. Mamy emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca poniżej średniej europejskiej, ale jesteśmy więc jakby liderem. Niemniej Komisja Europejska jakby nie dostrzegała wczoraj, to podobnie jak i Parlament Europejski, że porozumienie paryskie i za wszelką cenę chciała przeforsować to swoje stanowisko, żeby zaostrzyć, albo tak zwane podnieść ambicje, bo to jest nowa moda języka europejskiego, podnieść ambicje i żeby Komisja Europejska mogła bardziej rygorystycznie działać w tym kierunku, żeby przydzielać coraz mniej limitów emisji, a w związku z tym, żeby produkcja była coraz bardziej droga, a również coraz bardziej ograniczała polski węgiel. Oczywiście jest to niezgodne z porozumieniem paryskim. Jest to niezgodne również z postanowieniami, które były podjęte w ramach takiej nieformalnej Rady Unii Europejskiej w 30 września ubiegłego roku. Był później Rada Europejska, czyli premierzy również występowali tam. Też było uzgodnienie, że będziemy przestrzegali porozumienia paryskiego. Natomiast wczoraj no, doszło do swego rodzaju, no, ja bym powiedział nawet no, skandalu i Polska była przeciwko temu, ale nie tylko Polska, tylko również kraje, gdy się policzyło łącznie ich głosy, jest taka specjalna procedura w Unii Europejskiej, jest mniejszość blokująca. Z Polską najpierw zagłosowało 11 państw, więc była to jedność blokująca. No, wtedy doszło do tego rodzaju, ja bym powiedział, no, precedensu, że zgodnie z obowiązującym prawem, miałem już powiedzieć nie, to porozumienie nie zostało zawarte, będziemy dyskutowali na następnej Radzie. Przewodniczący Rady, współdziałając z Komisją Europejską, stwierdził, że w takim razie zrobimy przerwę i na tej przerazujemy dokument i może uda nam się to z ich punktu widzenia patrząc na przeforsować. Po pewnej przerwie, po półgodzinnej przerwie okazał się drugi dokument i w tym drugim dokumencie było no, coś tam poszczególnym państwom dano, bo tam sobie też gra interesów, tak każde państwo dba o swoje interesy. No i okazało się, że to było znowu dla jednych bardziej no, sprzyjające, dla drugich znowu nie do przyjęcia i znowu mieliśmy większość blokującą, czyli Polsce udało się doprowadzić do tego, że zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z traktatem akcesyjnym, żeśmy zablokowali tą decyzję europejską. I później doszło do następnego kuriozalnego stwierdzenia, a mianowicie stwierdzono, że w takim razie jest to stanowisko przyjęte, ale według nowych procedur głosowania, które będą obowiązywały 1 kwietnia, wtedy nie będzie tej mniejszości blokującej, wtedy będzie można dalej podyskutować. A więc podsumowując całe zdarzenie, jest to swego rodzaju skandal. Ja nie widziałem jeszcze tego rodzaju, żeby była tak procedowana jakakolwiek prawo w jakimkolwiek państwie. I temu w tej chwili się przyglądamy z punktu widzenia prawnego. Będziemy opracowali swoje stanowisko, takie stanowisko zostanie opracowane tutaj w Ministerstwie Środowiska. No postaramy się to wyjaśnić na szczeblu europejskim. Ale chcę powiedzieć, że z Polską głosowała ta mniejszość blokująca, czyli raz 11 państw, raz 9 państw, to jest w innym wymiarze, bo tam ta liczba głosów się liczy w zależności od wielkości państwa. W jednym i drugim przypadku no, Polskę wsparło
duża ilość państw widząc w tym, no, rażące łamanie prawa. Pytanie, panie ministrze, czy zabezpieczenie interesów polskiej gospodarki czy innych gospodarek europejskich może być jakoś no, interesem wspólnoty europejskiej, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, no chcielibyśmy być tą awangardą zieloną, tak? Ci zieloni, czy lewicowi, czy ci, którzy no, w ten sposób patrzą na Europę, chcieliby, żeby Europa była właśnie awangardą, ale kwestia tych interesów polskiej gospodarki, bo może nam się to odbić, bo wygląda na to, że wszystkim ta dekarbonizacja Europy, nie wiem, jeżeli Francuzi, Niemcy odchodzą od energii atomowej, jaką mają alternatywną propozycję dla swoich gospodarek, bo przecież też ich nie będą zwijali. Nie wiem, skąd będą brali pieniądze, więc te procedury, które pan mówi, budzą wielkie wątpliwości, nie tylko dla nas, ale i dla innych państw. No, co są w stanie zrobić, żeby jakiś kaganiec nie został nałożony i co więcej, tak jak pan mówi, że porozumienie paryskie, które mają globalną, czy pokazują tą globalną umowę klimatyczną, nie mówią nic o dekarbonizacji, tylko o pewnej neutralności klimatycznej, no to to zostaje odrzucone, tak jakby w ogóle tego spotkania, czy tego szczytu w Paryżu nie było. Tak, ojcze, rzeczywiście tak jest, jak ojciec powiedział, zresztą podnosiłem to, zaprotestowałem przeciwko temu, gdyż wyraźnie porozumienie paryskie mówi o neutralności klimatycznej, czyli mówiąc inaczej, tyle można emitować dwutlenku węgla, ile żywe zespoły przyrodnicze pochłaniają z powrotem, czyli jesteśmy na zero. Natomiast Komisja Europejska powróciła po paru miesiącach tego szoku, który przeżyła na porozumienie paryskim, z powrotem do koncepcji dekarbonizacji. Oczywiście to wczoraj oprotestowałem. Proszę ojca, tutaj Polska również, my jesteśmy naprawdę no, krajem, który jest liderem w zakresie no, zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji na bazie właśnie naszych zasobów energetycznych. My musimy budować to bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju, ale zobaczcie państwo, średnia emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Polsce jest poniżej średniej europejskiej, prawda? Takie państwa jak Niemcy, które też mają ambicje zaostrzenia tej polityki klimatycznej, mają większą emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Francuzi mają może troszeczkę mniejszą, ale gdyby się policzyło konsumpcję, czyli ile konsumują produktów, które są wyprodukowane poza Unią Europejską, gdzie ta emisja jest rzeczywiście bardzo duża, no to gdy się przelicza na konsumpcję, to Francuzi biją nas na głowę pod względem tej konsumpcji. Ale to jest tego rodzaju hipokryzja. I tu Polska stoi wyraźnie na stanowiskach. Respektować prawo. Mamy prawo. To jest porozumienie paryskie, załącznik do konwencji klimatycznej. Polska jest liderem w tym kierunku. Zmierzamy w kierunku neutralności klimatycznej. Mamy najlepsze osiągnięcia i nie pozwolimy sobie z punktu widzenia naszej gospodarki, niszczyć tej polskiej gospodarki, bo nie ma ku temu najmniejszych podstaw. I w podobny sposób wypowiadały się inne państwa, tak jak już powiedziałem, było ich 11, później 9, ale zmieniły się w układzie tej bagi głosowej, mówiły to samo. Czyli Unia Europejska no, wyraźnie zaczęła jakby to państwa protestować przeciwko temu, że jest w jawny sposób łamane prawo, i również w jawny sposób łamane procedury postępowania i tworzenia prawa. I o tym trzeba jasno sobie powiedzieć. Polska delegacja stała na bazie podstaw prawnych, na bazie uzgodnień, na bazie porozumień, któreśmy później zawierali w ramach Unii Europejskiej, gdzie wyraźnie podstawę mówiono. A więc specyfika poszczególnych państw, konsensus, przecież to były dwa postanowienia i Rady Unii Europejskiej, Środowiska i Rady Europejskiej, gdzie byli premierzy, to było podnoszone, własny miks energetyczny, a więc poszanowanie swojej specyfiki. Tu się okazuje, że właśnie w wydaniu Komisji Europejskiej nie liczy się to, w gruncie rzeczy się nie liczy się jakby klimat, tylko liczy się jedna rzecz, kto ma dawać limit emisji i trzeba, aby ten limit emisji dawała Komisja Europejska, ażeby ten przydział no, limitów emisji kosztował jak najwięcej, gdyż wtedy doprowadzi się do eliminacji węgla w całych procesach no, gospodarczych Unii Europejskiej. Mnie się wydaje, że w tej chwili można już jasno powiedzieć, że to jest nie walka z klimatem, tylko to jest walka z polskimi zasobami energetycznymi, z polskim węglem. Jeżeli ten węgiel przejdzie
inne ręce, powiedzmy to obce, no niebawem pokaże się jak najbardziej ekologicznym nośnikiem, nie tylko energii, ale również produktem do tego, żeby służył człowiekowi, ale on musi być pewnie w innych rękach. I co dalej z tym? No w tej chwili, te, proszę ojca, tutaj analizujemy to w sensie prawnym, konsultujemy to również z naszymi kolegami z innych rządów, które mają podobne stanowisko i Polska będzie zgodnie z procedurami prawnymi występowała o, prosiła o wyjaśnienie tej sprawy łącznie z Europejskim Sądem, czyli CTS. To jest Europejski Sąd przed Trybunałem Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem wszystkiego najlepszego. Bądźmy optymistami. Mnie się wydaje, że prawo jednak w Unii Europejskiej musi funkcjonować. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Martin Szupilewski, skąd te krwawe rady? Kto złamał twą szablę? Czemu konstępany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rady? Kto złamał twą szablę? Czemu konstępany? Rotmistrzu Bielecki, twardyś jak ze stali. Także proszę Państwa, Radio Koncita nadaje różne opcje, różne piosenki, ale akurat ta piosenka to chyba tutaj wyjątkowo nie pasuje jakoś, prawda?